spacer. No i jesteśmy. Dotarliśmy do zamku. Proszę. Jak ładnie się prezentuje, ja go pamiętam doskonale. Marek pamięta. Takie charakterystyczne miejsce. Czekajcie, nie? Ja nie lubię telefonem nagrywać, no ale to jest wygodne, ale wiecie? Czemu? Bo nie widzę siebie. No to musisz. A ja już się tak nauczyłam, że patrzę na siebie. No to jesteśmy, spacerujemy, robimy selfiaczki. Jest ładnie. A już się tak obawiałam, że będzie brzydko, że zacznie padać. Ale duszno jest. Bardzo. No, że będzie za duszno. Jest mi ciepło. Ale dobra, już zostanę. Bo w sumie jestem lekko ubrana, mam t-shirt i taką koszulę, także spoczko. Marek, Michasia. Michasia, nie jest ci za ciepło w tej bluzie? No, tutaj mamy muzeum, ale nie wiem, dzisiaj jest, wiecie, święto, także nie będziemy się tam pchali. Ale myślę, że skorzystamy dzisiaj z wieży widokowej. O, ja wam pokażę, jak pięknie. A będzie można wejść na tę wieżę? Tak, bo specjalnie wczoraj doczytywałam, jak byliśmy sobie tam na wieczornym spacerku. Tak, Lublin po latach, wracamy, no. Także zobaczymy dzisiaj, co nam się uda, bo tak naprawdę zaczynamy dopiero dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o taką przygodę. Jesteśmy po śniadaniu, jak wiecie, i idziemy, spacerujemy. No, tu jest pięknie, naprawdę Lublin jest piękny. Może się ktoś ze mną nie zgodzić. No ale to już, wiecie, indywidualna sprawa. Jak ktoś tu ma okazję podjechać sobie, zobaczyć na żywo, polecam serdecznie. O, dzisiaj jest więcej ludzi niż wczoraj. W Lublinie jest bardzo dużo pięknych, malowniczych takich miejsc i z tej perspektywy ładnie widać zamek. Tam w oddali, tu są ruiny Fary, czyli kościoła. I tu mamy go w takiej odsłonie modelu, że tak powiem, nie? Model Fary świętego Michała, XIII-XIV wiek, także jeszcze odpowiadam tym, którzy z zadziwieniem zadawali pytanie, po co myśmy do Lublina przyjechali, no po to, żeby zobaczyć to piękne miasto, które no nie jest wcale młodym miastem, jakby zwrócić na to uwagę, także zobaczcie, jak to wygląda i tu macie te ruiny. Dużo dzisiaj jest, dużo więcej jest ludzi niż wczoraj, tak jak mówiłam. O, tu macie te ruiny i tam zaraz pójdziemy sobie zobaczyć jeszcze dalej, bo no naprawdę warto. Jest pięknie, te kamieniczki tutaj, niektóre odnowione, odrestaurowane, ale niektóre nie i powiem wam, że one też mają swój urok. Te takie, wiecie, kruszące się ten tynk, taki tam odpadający, to farba właściwie nie tynk, ale to też ma swój urok, pięknie to wygląda. No aż miło oko cieszy i co wam jeszcze powiem, że to wszystko w tej zieleni, w tych kwiatach tutaj, to też ma swój urok. No, a tutaj Marek pozuje do zdjęcia. Wow! Tylko wiesz, tutaj Jaśka mi zrobi zdjęcie niekiedy, to ja się nie umiem poznać na tym zdjęciu, bo ona tak dziwnie ustawia ten aparat, że proszę. Pokaż. Głowa jakby... O nie! Ale minę zrobiłeś, wiesz, to chyba twoja wina, bo minę zrobiłeś nie... No i dobrze, słuchajcie, zdjęcia nie wszystkie muszą być na dzióbek i w ogóle. Ja lubię takie spontaniczne, ale niekiedy one wychodzą średnio i takich nie dodajemy, ale w prywatnym archiwum takich jest, powiem wam, mnóstwo. Jak oglądamy potem to po latach... I tu widzicie takie potem tam... takie zdjęcie z nosem Marka tylko. Ale jakim nosem? Taki kulfot, wiecie. Dobra, no. Chodźcie tam. Dotarliśmy oczywiście najpierw Marek z lodami. Jaki też smak? Słuchajcie, to są lody rewelacyjne. Bardzo dobrze mi smakują. To jest tym razem ricotta z malinami. I nie mogłem się powstrzymać przed kolejną gałeczką. A to w dziu... A czemu masz za Tak? Aha. Aha. A my, zobaczcie, dotarliśmy do Ogrodu Saskiego w Lublinie. Piękne miejsce, byliśmy tutaj też, no, te 4 latka temu, nie? Tak. I postanowiliśmy... Przez czysty przypadek trafiliśmy 4 lata temu. Tak, i postanowiliśmy znowu tu przyjść, zobaczyć, jest pięknie, zielono. Zobaczcie, pogoda jest taka, jak widzicie. Ale ciepło. Jest ciepło, całej historii nie będę wam tu przedstawiać, bo wiadomo, jakby kogoś to interesowało. I tu mamy plan ogrodu. Idziemy. Trochę jest do przejścia, nie? Takie miłe no, miejsce jest na... jest taki kawałeczek, ale... O, gołąbek. O, panie. Uwaga, może tu za chwilę na nas zrzucić. Na moją białą koszulę. To stolica młodzieży.
Miejsce, gdzie możesz tworzyć przestrzeń dla siebie i dla tych, którzy potrzebują Twojego wsparcia. Marek włączył teraz aparat. Marek włączył, idziemy. Zaczęło padać. Ja jestem strachowy. I... Ale masz ładne tło pod kolor tej. Tak. I poprosiłam o parasol. Każdy ma swój. Ale reszta ekipy... Nie, bo to taki deszczyk, wiecie, co tam... Żabeczka. Niby, że straszy, oni mówią. Sorry, że tak trzęsie, ale wiecie, jak to się idzie, to bum, bum, bum. Mamy pewne zakupy poczynione. Może tędy pójdziemy, nie? Tutaj? Pamiątkowe. Także może we vlogu pokażę później. Spacerujemy. O, tam ludzie są na wieży widokowej. No pewnie. Też pójdziemy. Ale gdzie pójdziemy? Tu czy tam? Właśnie na zamek czy tu? Mamy dwie. Także ja myślę, że zaliczyć trzeba obydwie. Gdzie ja tu o, patrzę? Tu. Się także mam nadzieję, że przestanie padać, że to jest taki deszczyk. Ale deszczyk, aczkolwiek, w Lublinie aczkolwiek, deszcz jest potrzebny. I to wy sami też piszecie w komentarzach, że deszczyk jest potrzebny. Ja wam się odsłonię i pokażę wam, jakie piękne miejsce. O, tam na tej wieży, tam o, są ludzie i piękne widoki z Lublina. A tu wam pokażę jeszcze staróweczkę, tak w tej odsłonie. O, Marek, Michasia. Staróweczka, popatrzcie, jak tu pięknie. No, te kamienice mają swój urok. Dobra, idziemy jeszcze, kupimy coś pachnącego, coś bardzo pachnącego, fioletowego. Sorry, że tak trzęsie, ale wybaczcie. No i w sumie przestaje padać, nie? Marzena się wystraszyła, parasol wyciągnęła i odstraszyła deszcz. Dobra, no idziemy po lawendę. Dobra, już wam powiem. A, i powiem wam jeszcze jedną rzecz. Zgubiłam kolczyk. Smuteczek. To też widzieli chyba. Widzieliście to na daily vlogu w tamtym? Tak. No i były poszukiwania. Nawet ja też szukałam. Wszystko, wiecie, na kolanach. Przegląd wykładziny dywanowej w pokoju hotelowym. Ale się nie udało. Trudno. Tutaj? Tak, tu i w prawo. Aha, i w prawo. Dobra, idziemy. O, jak to pięknie. A jeszcze wam pokażę tutaj. Brama krakowska za mną. Uwaga. Cyk. Patrzcie, jaka ładna. Idziemy dalej. I przechodząc przez te bramy, trafiamy na krakowskie przedmieście. Nie mylić z Warszawą. Krakowskie przedmieście w Warszawie. Ale w Lublinie też jest krakowskie przedmieście. Idziemy w prawo po lawendę. No i witamy się kolejnego dnia. Niebo nad Lublinem. No... Smutne, pochmurno. Ale wczoraj też tak było. Też tak było? Tak, słuchajcie, wczoraj przez praktycznie cały dzień było niebo gęsto zamknięte chmurami. Przyszedł wieczór, prima sol, błękit. Tak, to jest racja. A co mi się wydaje? Nie wiem, właśnie. Czy ta ulica jest mokra? Dzień nie, dobry. Nie, chodnik jest suchy. Dzień dobry. Rzeczywiście wczoraj tak było, że ja żałowałam, że nie wzięłam sobie okularów przeciwsłonecznych, które mam w samochodzie. Ale no wiadomo, nie spodziewałam się tego, że będzie aż tak fajnie, aż tak ciepło. Czas szybko leci, jak to na wyjazdach bywa. Ten wolny czas... No chyba coś tam... Nie, bo ludzie tak? No ale jakieś takie chłodne, znaczy widzę te ulice takie intensywny kolor mają, jakby padało, ale dobra. Czas szybko leci, upływa, no to tak jak mówiłam, tak jak jest na wyjazdach, na wakacjach, wiecie, no to wszystko tak, raz, dwa, trzy, kolejny dzień śniadanie, raz, dwa, trzy, kolejny dzień śniadanie i jedziemy. Powrót do domu, także na razie nie wracamy jeszcze do domu, jeszcze mamy dwa dni. Także na półmetku. Jesteśmy na półmetku, ale dzisiaj znowu mamy no, misję, akcję, chodzenie, zwiedzanie, ale najpierw wybieramy się na zakupy, żeby
bo musimy to przemyśleć, nie? Żeby z zakupami potem nie chodzić, znaczy, a że my... To słuchajcie, dziwnie zabrzmiało, pojechali do Lublina zrobić zakupy, nie. Ale słuchajcie, wczoraj widzieliśmy bardzo fajne handmade'y i była piękna deska, a deska będzie idealna do nagrań, jak pieczywa, bo coś się kroi, także prima sort. Widzieliśmy fajny, i to w sumie wy pisaliście, żeby przechowywać pieczywo w lnianych workach. I tu są takie koszyki z takim lnianym workiem doszytym, także to też chcemy kupić. No i to tyle. No i Michał, tam jakieś gumki chciała sobie kupić do włosów, czy jakąś pamiątkę, no. Także to są te zakupy, nie? Oczywiście, wiecie, jakbym trafił na moją fontannę, to bym sobie ją kupił, ale nie wiem, nie będę szukał specjalnie sklepu. Tak, nie będziemy szukać tu, wiecie, sklepu z fontanną, bo może i tak okazać się, że tej fontanny tam nie będzie po pierwsze, a po drugie, że znowu będzie felerna. Także no, ja mówię o zakupach, ale tu chodzi o takie zakupy pamiątki. No. No, a że my spacerując późno wracamy do hotelu, bo gdzieś około 22 wczoraj żeśmy wrócili, no po. Może też nawet jak pójdzie na fontannę. Bo byliśmy na tych fontannach, widzieliście zresztą tutaj we vlogu i wróciliśmy, no było w prawie 10:30, także jak wracamy. Potem mamy jeszcze etap, wiecie, pracy takiej przy komputerze. I dosyć późno chodzimy spać, ale jakby co, to się wysypiamy. Nie wiem, no, jak Marek. Nie. Ja słuchajcie, ja może tak wezmę, bo mam posiadł. Ja wam powiem tak, ta dzisiejsza noc przebiegła mi po prostu masakrycznie. A wiecie czemu? Nie wyspałeś. Bo tu się? Są takie cienkie, lapowate poduszki. To nie moja bajka. Mi brakuje mojej poduszki i ja wam powiem, że jak pojedziemy na wczasy, to 2 tygodnie, prawie 3. Ja bez normalnej poduszki nie dam rady i ja biorę z sobą moją poduszkę na wakacje. Już teraz miałeś wziąć. Wiem, miałem wziąć, ale liczyłem, że będą lepsze. I wiecie co? One może wyglądają fajnie, takie wysokie, ale jak ja się na nie położyłem dzisiaj, matko, dwie wziąłem, szyja mnie bolała, rano ból szyi, wstałem już jak taki dziadek, nie? No wiadomo, człowiek się starzeje. Ale dobra, biorę na wakacje swoją poduszkę. I to jest taki wyjazd, wiecie, szczególny. O, coś tam jojo jedzie. Tak, ale jeszcze powiem wam, że... Jeżeli chodzi tutaj o pobyt w Lublinie, to też poznajemy nowe smaki. Nowe smaki, bo my mamy taką naszą już tu sprawdzoną no sprzed 4 lat, restaurację z taką typową kuchnią żydowską. Żydowską, czy może takimi też inspiracjami, może w ten nie, sposób no, powiem. Żydowska. Także tam bywamy. Wczoraj wyleciały też takie desery charakterystyczne, nie? Bo była Pascha. Bardzo dobra. Były takie rogaliki. Jeszcze są, tu w pokoju. Rogaliki. No, one jak się jakoś nazywają. Tak. No i jeszcze jeden deser, którego już brakło. Ja pokażę, bo gadka o czymś, czego nie widać. Dobra, to zaraz to zobaczycie, ale ja wam powiem tak, jesteśmy tutaj, czekajcie, w środa, czwartek, piątek dzisiaj. I jeszcze czego nie spróbowaliśmy, 3-4, akcja cebularza. O tych rogalikach właśnie mówimy. Tylko wiecie, tu już taka reszka została, bo tak naprawdę ich było dużo. No taki dalej, 150 gramów pan mówił. No, ale to one takie... są takie dosyć kruche, to znaczy takie, nie? W tym sensie. Specyficzny rodzaj ciasta, powiem. Smakuje jak nasze makrony. A myśmy makrony robili, przepis znajdziecie. A ja wam coś chciałem pokazać moje zakupy, bo co Marzenka sobie kupiła, ty dodałaś? Bransoletkę mam, nie? Tak, a ja kupiłem Już pachnie ładnie. Woreczek lawendy, ale jeszcze kupię lawendę. Właśnie po lawendę musimy iść. Od razu do auta z nią. Jak tak. Będzie pachniało w aucie? Zapach będzie płynny. Dobra, już wam pokazuję. Żałujcie, że nie możecie czuć tego zapachu, ale zapach jest niesamowity. Jak byliśmy tu 4 lata temu, kupiliśmy też taki woreczek do auta i jeździł z nami chyba z 2 lata i ciągle pachniało tą lawendą. Tak, rzeczywiście daje. I pani nam wczoraj fajny wykład też zrobiła na temat tego, jak tak. Się zbiera lawendę, żeby ona była właśnie... Znaczy tu nie chodzi o to, bo tu wiecie, wszyscy jesteśmy jakby poza tym tematem, ale no, jak ciekawe. Macie lawendę w domu, to wystawcie ją na balkon na dzień, żeby wilgoci nabrała, a potem do mieszkania. I to się sprawdza u nas w łazience. Tak, no bo u nas w łazience, no wiadomo jak to w łazience, wilgotno dobra. I ona potem I kolejna rzecz, swój zapach oddaje. A dobra, rozwalimy. Ale nie, no to sobie rozwalisz, to pokaż tylko jak w opakowaniu. Przecież widzowie i tak nie czują zapachu, ja nie. Ja nie mam pokazać. Tu pani dała takie, wiecie, mydełko, no ładnie pachnie, w formie gratisu, ale mydełko to mydełko. A tu kupiłem krem handmade, tak powiem. O. Takie cudo. Ale to jest do ciała chyba, nie? Do twarzy, do dekoltu pani mówiła, no ja to używam, wiecie, tak ogólnie do smarowania rąk. Wszystkiego. Rąk. Ale bardzo ładny zapach. Ładny zapach, taki świeży, nie?
A, to nawet takie. Taka konsystencja. Nie wiem, jak tam kamera pokazuje. Wow, dawaj na łapkę. Bardzo ładnie pachnie. Taki świeży zapaszek, wow. No. No, taki cytrusy, takie lekkie. I do tego pomidorka. Chociaż ja takiego metodu, powiem wam, nie lubię używać, ale można włożyć gdzieś do ciuchów. Dokładnie pachnie wtedy. No właśnie. Miała taki pazęcik, nie? Także już jakieś mamy... Takie pamiąteczki. Pamiąteczki takie właśnie sobie. A wiecie, ja wam teraz coś pokażę. Dobra, jest łóżko, nie? I obok łóżka są dwie szafeczki. Jeden i dwa. I patrzcie tą różnicę. Szafeczka faceta. Dobra, telefon, ładowarki, dobra. Słuchajcie, wszystko to, co jest potrzebne do życia. Patrzcie, szafeczka kobity. Ja mam dwie kosmetyczki, wiecie co? Kremy, jakieś tu okulary, telefon. Ale pokażę wam, co sobie, jeżeli chodzi o moją pielęgnację, zaraz wam pokażę. Dobra, wracam, ale bo zorientowałam się, słuchajcie, że mikrofon nie był podłączony, więc możecie mieć teraz troszeczkę inny dźwięk niż przedtem. Ale dobra, myślę, że większej różnicy nie ma. Wysypuję to, co mam w kosmetyczce. To jest taka kosmetyczka raczej pielęgnacyjna. Dobra. I tu wam pokażę, tu mam miniaturki. A to jest, czekajcie, o, tak może poukładamy. Co ja tutaj ze sobą wzięłam? Mam dwie rzeczy pod oczy. To jest super sprawa. To już wam pokazywałam kiedyś we vlogu. Taki krem żel właściwie pod oczy. Nie odkręcę. On ma taką pipetkę. Naprawdę to jest super sprawa. I jakie on ma działanie takie regenerujące, ale bardzo ochładza. I tą pipetką wykonujecie super masaż sobie. Ja szczególnie rano stosuję. Tu jest taki drugi krem pod oczy. On ma taką funkcję... No on jest bardzo odżywczy i ten krem stosuję na noc, bo ma troszeczkę cięższą konsystencję, ale bardzo dobrze się wchłania. No i to jest taki typowo regeneracyjny krem pod oczy, na noc smarujecie. To jest taki krem rozświetlający, bardzo fajnie wpływa na moją cerę. Można go używać na dzień i na noc. Revitalizing Supreme Plus. Tak, krem, który czyni, że twoja skóra jest młoda. Ten też jest fajny kremik. On ma taką kremową konsystencję bardziej, ale rozświetla. Jest bardzo rozświetlający, także tu trzeba też uważać, żeby nie za dużo tego dać, albo jeżeli się daje troszeczkę więcej, to żeby on się dobrze wchłonął i rozsmarować go, bo czasami można no właśnie, zafundować sobie jakieś takie niefajne smugi, ale jest też bardzo fajny. Rozświetla na rano. To też jest krem z Estée Lauder. To jest krem, który właśnie ma taki dać efekt rozświetlenia twarzy. Troszeczkę może też z kolorytem wyrównuje, ale on nie ma żadnego koloru. Natomiast też ma taką funkcję rozświetlającą. To jest bardzo fajna sprawa z Laneige też. O, Laneige. Bardzo lubię w ogóle tę markę. To jest taki balsam do ust. On troszeczkę ma taki, widzicie... Czekajcie, o, takie holo delikatne, nie wiem czy tu zobaczycie, ale bardzo fajny balsam do ust, to też jest taki regeneracyjny, no to jest w ogóle taki hit z Estée Lauder Advanced Night Repair, to jest takie serum, które nakładacie sobie na noc, bardzo fajne, a to jest akurat miniatureczka też, no i zapach, jeden z, no mam dużo akurat, jeżeli chodzi o Jo Malone, ale taki... świeży kwiatowy też, English Pure i Frezja, no wiecie, teraz to jest też hicior, także to jest taka moja pielęgnacja, no oprócz tego, ale taką pielęgnację sobie mam ze sobą, oczywiście w łazience jest jeszcze reszta kosmetyków, w tej drugiej kosmetyczce mam. A to ja chciałem jeszcze moją pielęgnację pokazać. Tak? Tam mam jeszcze... Jeden krem Nivea, słuchajcie, niezawodny, słuchajcie, to opakowanie ze mną jeździ wszędzie. A to jest racja, Marek. Bo ja bez tego to... Krem Nivea... musi być po prostu. I to jest ta wersja taka naprawdę najbardziej tradycyjna, bo teraz znaczy jest... Się wiesz, nie. Bo Nivea... Aha, no, o to chodzi, no. Bo jest jakaś taka, wiesz... No, nie, no, ja słuchajcie, nie lubię takich tych wodnitych. Ty lubisz tą niebieską i w tym metalowym opakowaniu, nie? I to jest moja pielęgnacja. Najlepsza. Na tym zakończymy pielęgnację. Na tym zakończmy pielęgnację. A jeszcze jedną rzecz, którą zawsze z sobą włożę. No czekaj. To jest żel.
A tak, Andrzej... O, bez żelu ja wam powiem, ja już teraz nie wyjdę. Ja wiem, że niektórzy za chwilę tu polecą z komentarzami, ale to są rzeczy, które muszą być. Ale nie weszło ci to, wiesz, po czym? Po tym etapie króla? Tak, tak, po etapie królewskim to weszło w życie, ale ja wam powiem, ja teraz zawsze... I to nie chodzi tylko o to, ale zobaczcie, jak gdzieś jeździcie coś, nie? I się idzie jeździć, no wiadomo, że się mije ręce, ale tak, dotykacie karty, dotykacie wszystkiego, a potem klamka, jecie. No. A tak sobie rączki zawsze zrobię. Michaśka tego nie cierpi, bo jej się ręce podobno po tym kleju, a ja bez ona, tego znowu ona drugą lubi stronę. Umyć, no właśnie, ale znaczy, dobra. Ja też lubię umyć, żeby nie było, bo nie lubię mieć wiecie warce, ale nie, ja zawsze przed jedzeniem, nawet jak umyte, cyk, żelik idzie. Dobra, to idziemy. Przed nami trochę drogi, już powiesz. Ja tu mam mapkę, a mapka zawsze prawdę ci powie. Lubię sobie takie rzeczy, jak są na recepcji w hotelu brać. Zawsze poznaję to miasto, robię taką krótką analizę, gdzie, co, jak, a gdzie my jesteśmy. Tu mamy Stare Miasto, no a... Naprawdę fajny mamy tutaj, jeżeli chodzi o lokalizację hotelu, bardzo blisko do Starego Miasta, do Starówki i w ogóle tutaj połączenia różnych innych miejsc. Co jeszcze chciałeś, Mareczku, tak, dodać? Tak, ja bym chciałem dodać, że jeżeli ktoś nie widział naszego pobytu w Lublinie, to zapraszam do zobaczenia dwóch poprzednich daily vlogów. Tam zobaczycie tak naprawdę przekrój miejsce w miejsce, gdzie byliśmy. No bo tu jest, nie jesteśmy w stanie trzech dni, wiecie, włożyć wam, bo to by trwało chyba 3 godziny, a tam są świetne dwa daily vlogi na was czekają, także zapraszamy. Linki oczywiście w opisie filmu. No i zobaczcie, muszę wam coś pokazać i o czymś powiedzieć. To było przed chwileczką, byliśmy na Starym Mieście, bo tam mieliśmy do zrobienia zakupy i stwierdziliśmy, przyniesiemy je do pokoju i spokojnie sobie znowu pójdziemy na zwiedzanko. I teraz mówiłam wam o tym, że zgubiłam jeden z kolczyków. A patrzcie to teraz, jeden jest. Patrzcie to teraz, drugi jest. Znalazłaś. Ale większość chyba, niektóre kobiety chyba też to tak miały. No wiecie, przychodzimy i człowiek się przebiera, rozbiera, żeby troszeczkę się, wiecie, spryskać, ochłodzić i tak dalej, nie? I ja tak... I wiecie, gdzie znalazłam tego kolczyka? W biustonoszu. Po prostu... Ja nie wiem, przy rozbieraniu a przeszukane znowu... przeszukane pół hotelu. Bo zanim wyszliśmy na miasto, to też miałam inną bluzkę i przebrałam się w taki t-shirt bawełniany. I gdzieś musiało coś zahaczyć i właśnie mi tu wpadło, nie? Ale wiecie, ja nic nie czułam, nie? Ale coś mnie tak tego... I jest, nie? Dobra. Ale mniejsza z tym, znalazła się zguba. Myślę, że... No jestem ciekawa, czy komuś się tak zdarzyło. Ale to był chyba pierwszy raz takie coś, czy nie? Chyba nie. To czemu nie sprawdzałaś? Ale jakoś wiecie, coś, bo zawsze gdzieś może cię uwiera, ale nic, zupełnie nic nie czułam, ale mniejsza z tym, tak jak mówię, jest wszystko, także Lublin uratowany. Byliśmy właśnie w sklepie, bo stwierdziliśmy, że chcemy kupić sobie... Znaczy nie byliśmy w sklepie, to nie był sklep. To był taki kiermasz, kiermasz handmade ze stoiskami takich artystów. Sprzedawców, którzy wykonują własnoręcznie pewne rzeczy. Pewne rzeczy, nie wszystko, i kupiliśmy taki sobie chlebak. Chlebak, który jest taką sakiewką, już wam pokażę może tak, sakiewką z, to jest taka torba lniana, chlebek, no tu macie takie wyszyte, no i do środka wkładacie sobie taki chlebuś, bułeczki, zamykacie i przechowujecie i szczerze powiem, że niektórzy z was też nam pisali, że bardzo fajnie chleb przechowuje się w tego typu rzeczach. Znaczy w linie ogólnie. On jest w takim koszyku wiklinowym, ale ten woreczek normalnie się pierze, no na zasadzie taki w delikatnym jakimś płynie do naczyń na przykład i suszy się na ręczniku, bardzo fajnie się przechowuje, chleb nie traci swojej takiej, wiecie, nie wysusza się tak szybko. Także no, bardzo fajna rzecz, a że my mamy taki, ale to jest taki zwykły... My mamy bardzo podobny, tylko bez tego lnu, bo to się w ogóle ściąga, nie? Tak, tak, to jest tak, do zdejmowania, do wyprania i później znowu nakładacie, bo to jest taka guma wszyta i spoko, i bardzo fajne. No i stwierdziliśmy, że wypróbujemy i bardzo nam się to spodobało, tym bardziej, że tak jak mówię, już kiedyś słyszeliśmy o tym, wy w ogóle pisaliście też nam o tym, że do chleba bardzo fajna rzecz, taki sobie coś jeżdżą karetki dzisiaj. Chlebek, tak? Coś jeżdżą. Dobra, kolejna rzecz to coś słodkiego, krówki z Lublina. No i zaproszenie do Lublina, tutaj fajna taka informacja o tym mieście i charakterystyczne herb
miasta. Michasia kupiła taki magnesik, nie? No, chyba pokażę potem. To gdzieś tam pokażę. I co tu? A tu już mamy coś ciężkiego. Większy kaliber. Coś dębowego chyba, tak? No to jest to, o czym wspominałem, bo tego nie pokazywaliśmy jeszcze. Nie. A, to jest orzech! Tak, orzech. To jest orzech! Ale wiecie, tu ona jest taka po prostu, nie? Ale teraz Marzenka odwróci. I dlatego ją wzięliśmy, powiem wam. Proszę bardzo. Tak. O, bardzo ładnie. Ze względu tutaj na ten sęk taki, on jest taki nietypowy. W ogóle deska ma taki nietypowy kształt. Na białym takim, zobaczcie, patrzcie, jak się prezentuje. Ma fajny nietypowy kształt i właściwie tą ozdobą jest nie tyle kształt, chociaż też, ale właśnie ten sęk tutaj, nie? Bardzo ładny. Fajna decha. No i oczywiście decha będzie wykorzystana do wielu nagrań, nie? Także na teraz pewno... Teraz myślimy nad przepisem na chleb. Tak, kolejny. Na pewno pojawi się na przepisach i będzie tam dla nas wspomnieniem też i pamiątką z pobytu tu w Lublinie. Piękna deska, jak pachnie. Oczywiście takie deski drewniane wymagają też odpowiedniej impregnacji, olejowania. Najlepiej olejem lnianym, bo to też nam podpowiedziała pani. Piękna. Gdybyśmy mieli miejsce, no to jeszcze ze trzy by wpadły takie deski, nie? Różne, bo nam się kilka podobało. Każda miała inny kształt, no. I każda miała inny kształt i każda jakoś tam inaczej się wyróżniała, nie? Ale teraz zobacz, jak ja na nim tak patrzyłem w ten sposób, no. To przypomina typową deskę, nie? Tutaj uchwyt i tak się rozchodzi. Taka decha, tu łapiesz i nie? No. Ale jest ciężka. Wiesz, co by było fajne? Taki blat w stole. Piękne. No my mamy taki blat drewniany i też on ma troszeczkę takie sęki. Ja wiem, ale nie jest taki piękne drewno jak to. No nie, my mamy chyba... Nie, czekaj, akacjowy, jak akacjowy chyba stół, nie? Dobra, nieważne, także... No, takie zakupy były, także nie były takie typowe, wiecie, zakupy sklepowe. Ale jeszcze spożywka wpadła, bo kupiłam dwa cebularze, nie? A, no. Także... Aczkolwiek to nie jest zakup właściwy jeszcze. Ale jak to niewłaściwy? To my tego nie zjemy? Nie no, słuchajcie, my to zjemy, a ja sobie tu stanę, bo może światło być, ale jak będziemy stąd wracać, to ja sobie w niedzielę podejdę do sklepu, znaczy do restauracji, bo to jest w restauracji i tam mają chleb, chałkę i cebularze, kupimy sobie do domu. O, taki pomysł no. Jest. I do tego pojemniczka włożymy. O, pyk. Będzie ideał. I na tej deserce będziemy... I na tej deserce. Dobra, kolczyk znaleziony, chowamy te rzeczy, idziemy teraz już. Konkretnym, innym celu, turystycznym. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody. Jesteśmy na wieży zamkowej, trochę wieje, ale widoki są przepiękne, jak zwykle. Byliśmy tutaj ostatnio i nic się nie zmieniło. Powiem wam tylko, że ta wieża nazywa się Donjon i to jest najstarszy budynek tego kompleksu zamkowego, że tak powiem, ale też jeden z najstarszych chyba na Lubelszczyźnie, także no, jest co podziwiać. Wieje, więc nie będę za dużo mówić, podziwiajcie ze mną. Dążą zaliczone. Zobaczcie, jak pięknie jest ten dziedziniec zamkowy, ten plac zamkowy. No wiadomo, to są takie najbardziej atrakcyjne miejsca też w różnych miastach. Szczególnie tych z historią i z przeszłością fajną. Także jest tu co zwiedzać, a my idziemy dalej. I jest dzisiaj taka pogoda. Zobaczcie, ale to teraz się tak zrobiło. Znowu takie niebo. Rano myślę, pokazywałam wam. Rano to niebo było takie niepewne. I znowu w ciągu dnia po prostu trzeba było zejść po okulary, bo... Ale przecież nawet deszcz kropił w pewnym momencie. Przecież widzieliście, że z parasolem, tak? Chodziłam. A właśnie, no. No, a my idziemy dalej. Bierzemy was ze sobą. Teraz czas na deser. Ale chyba
muszę coś do picia. No nie koniecznie. Mamy wody, idziemy. Patrzcie, jakie piękne, błękitne niebo. Marek postanowił mnie doświetlić, ale mu to nie wyszło, bo... Nie, bardzo dobry światło masz. Gorzej. Wróciliśmy z pokazu, dzisiejszego pokazu fontanny multimedialnej. Pięknie było. Jest już późno, to znaczy bez przesady. No, nie ma, przesady. 22, przepraszam, 30. Skończyła się pierwsza część koncertu Opole, w Opolu. To jest jubileuszowy koncert. O ile się... 60. To jest hiperpoprawność, jak się tak mówi, 60. Hiperpoprawność właśnie, no to będzie głupia wstawka teraz. Znaczy ona nie jest głupia, ale hiperpoprawność to nie jest tak naprawdę naturalna, uznana przez językoznawców jakoś tak wymowa. To jest, to nie jest naturalne, bo ludzie tak nie mówią. Hiperpoprawność to jest... Ale są osoby, co tak mówią. No ale to ja zobacz, jak to brzmi. 60. festiwal. Tak? 60. jubileuszowy. To nawet trudno się wymawia. Więc Polacy upraszczają. I upraszczanie tej grupy spółgłoskowej sici, sześćdzi nawet, sićdzi, jest jak najbardziej naturalne. Czyli uproszczenie tej grupy spółgłoskowej w brzmieniu 60, tak? Tam pojawia się takie delikatne jod. Dobra. Wykład skończony, czyli cebula stygnie. Jubileuszowy 60. festiwal. Pierwsza część tego festiwalu została zakończona. Ja już mówię tak jak potłuczona, ale trochę jestem zmęczona. Ale mi się zrymowało. Dobra. I w międzyczasie... Marek się ze mnie śmieje. Boże kobieto. Bo chodzi tutaj o to, że teraz będzie test cebularza. Cebularz prezentuje się następująco. On już jest po całodniowym przebywaniu w torebce papierowej. Ale 5 zł tylko kosztował. Kosztował tylko 5 zł. I tym cebularzem podzielę się z Markiem. Tak? Tak. Ja się tak ładnie wypiłem, bo widzicie, ja robię teraz herbatkę. Marek robi herbatę, mogę? Dobra, jem. Na sekundę. No. Ja słuchajcie, teraz robię herbatkę, bo to jest ta godzina, jak wróciliśmy, że zawsze pijemy wieczorem w hotelu herbatkę, bo w domu ja nie piję herbaty. Ale teraz Marzenka, jak on wygląda? Nie no, już pokazywałam, że wygląda ładnie i teraz testujemy. Dobra? Dobra, uwaga, czekajcie. No, światło Marek. Sobie dobre zup, no. Co ty tak chodzisz? Jak ten wędruje. A, czemu z tej strony? Ale ja wam powiem, że on jak cebularz, nie? To z tej cebuli to ma tak... Ale wiesz, że nie chodzi o to, żeby było nadmiarowo, bo nie w tym rzecz. A ja uważam, że powinno być więcej cebuli. Niedobry. No chwila, bo najpierw suche ciasto. To jest test roku, wiecie? No bo do tej cebuli chcę. Ale chodzi o... No właśnie o to chodzi, Marzena. No ja wiem, to nie jest przyjemność dać komuś kilogram cebuli na... No ale właśnie cebularz. No, teraz możesz. Dziękuję. Odsłoniłam ci cebulę. W cebularzu ta cebula ma znaczenie. Uważam, że tu spokojnie mogłaby być jeszcze cebula. Także na bogato tej cebuli. Nie żeby cały był, ale powiem tak, nie urywa, ale dobry. A ja powiem tak, mi smakuje. No mi smakuje też. Bułka lekko słodka, znaczy to ciasto. Drożdżowe z cebulą. A to jest słona ostrawę. Także piszcie w komentarzach, czy cebularz ma pojawić się jako przepis. Ale wiecie, wtedy będzie na bogato. Pół kilo cebuli na takim kawałku. Ja uważam, mój patent byłby taki, że mniejsza średnica tego ciasta, to tak cebula jak hotelowy. I wtedy byłby fajnie i rzeczywiście i będzie i ciasto i cebula, bo tu większość jest ciasta, to znaczy no dobry jest w smaku, ale... Ale wiesz jak to może być, tak jak z pizzą? Ja bym to opatentowała trochę inaczej. Czym się różni dobra pizza? I w ogóle? Od pizzy niedobrej, bo na dobrej składników jest mało, a konkretna, a na niedobrej jest mnóstwo wszystkiego, że aż się po prostu gnie. No dobra, no. Ale czemu znowu? Przepraszam, że mówię z pełną buzią. Marek lubi pizzę na cienkim cieście, a ja znowu wolę, żeby na pizza... to by było dobre ciasto. Była kołoczem. No dobra, ale z drugiej strony jeszcze nie doszłam do tego, dlaczego cebularz jest tak charakterystyczny dla Lublina.
muszę tutaj zagadkę rozwiązać, dowiedzieć się, a jak się dowiem, to na pewno wam powiem. O, i właśnie ugotowała się woda, robimy herbatę. Czyli ja, słuchajcie, idę teraz zrobić herbatę i będziemy tak. Mój plan jest taki, Marza mnie tu goni. Mój plan jest taki, że teraz tak, montuję dla was rolkę, znaczy rolkę shorta. Jezu, co ty robisz? Widzicie? Ukrywa się z wami, przed wami z tym cebularzem. Nagrywam shorta. Jezu, ja mówię, montuję shorta. Nie, to jest tak, tak godzina. I 0 promili. Zero, no. Słuchajcie, ja tam się tego nie wstydzę, ale ja nie. No po tej cebuli chyba. Zostaw, bo ja cię widzę. Ja ci powiem, że dobrze. Zero. Montuję teraz shorta. Montuję dla was daily vloga, którego ja widzieliście wczoraj. Co? Ja najpierw vloga. Ja, no potem, no spokojnie, Marzenko, nic się ten. Kończę tego cebularza w międzyczasie. No i tyle. Także tak mija nam dzień. Dzień dobry, sobota, to nie dzień kota. To po prostu niespodzianka na dworze. Ponieważ jak spojrzymy za okno, to że chmury to jeszcze spoko, ale wiecie jaka temperatura? 17 stopni pokazało w aplikacji. Także dzisiaj jest chłodno. My wybieramy się na śniadanie. Marzenka przygotowana, jakaś taka smutna. Nie smutna, ale faktycznie jest dużo chłodniej. Jak widzę, ludzie mają kurtki, tu pani nawet ma apaszkę pod szyją. I tak, no. Długie spodnie najlepiej. No Marek, a ty w krótkich wystąpiłeś. Nie, ja słuchaj, idę w krótkich, bo idę na śniadanie póki co. I no na pewno trzeba mieć jakąś bluzę, czy tam kurtkę, czy jakąś taką narzutę, ale to na pewno trzeba mieć. I trzeci atrybut. Parasol. Parasol do plecaka. No bo dzisiaj, ja słuchajcie, w Lublinie padało. Teraz już trochę przesuszyło, to jest rano, sorry. Tak, w nocy padało. I dobrze, bo Lublin czekał na deszcz, pisaliście. Ale ja wam powiem jedną niespodziankę. Ja może tak stanie, jak światło, no, tak mnie dobrze chyba doświetli, chociaż skarżę, że jak wyjeżdżaliśmy, to ja Marzence mówię, ja biorę kurtkę, a Marzena, po co ty kurtkę bierzesz? To jest lato. Nie, nigdy tak nie mówię. Mówiłaś, tak? Bo ja sama wzięłam taką jeansową sobie kurtko-katanę. No ty, tak, ja się taką. Ale taka wiesz, kurtka przeciwdeszczowa zawsze też się przyda. U nas już jest maść majerankowa, ponieważ Michasia coś tam zakatarzona, także stosujemy, ale dzisiaj i tak mamy plany, bo jesteśmy ostatni dzień w Lublinie. I nie będziemy się wcale tutaj chować w hotelu, tylko po śniadaniu zwijamy się, bierzemy w troki. Dobra, i idziemy. Może uda się nam dzisiaj zajrzeć do Muzeum Cebularza, bo wiem, że tu coś takiego jest. Na ulicy Szewskiej bodajże, może wieża trynitarska, ale zobaczymy jak będzie padać, to wtedy no bez sensu, bo to jest wieża widokowa. Marek, nie ziewaj mi tu za kamerą. Ja nie ziewam. No taki był paszczur. Bo się dotleniam. Dobra, to idziemy. A ja wam powiem, że dzisiaj się spało rewelacyjnie, a to dlatego, że zamiast poduszki sobie wziąłem, bo Michaśka ma dwie kołdry, z jednej kołdry sobie zrobiłem taką mega poduszkę i się tak wyspałem. Bo to takie cienkie jest, że mi się tak źle na tym spało. No ale dobra, to już wiecie jak oglądaliście poprzedniego daily vloga. Okej, startujemy od śniadania, idziemy. Oczywiście was zabieramy. Kartę bierzemy. I na śniadanie idziemy. Oho, ho, jakie loki. Wyszło? No, na skarpetach je zakręciłam. Proszę. Super. Widzicie, a wczoraj było takie miauczenie, że się włosy nie chcą kręcić. W ogóle są teraz takie metody kręcenia też na taki, wiecie, taki wał i tu przez głowę, nie? No takie coś przecież. No ale jak ktoś nie ma, to może na po prostu skarpetka, kawałek no, szmatki. Szmatkę sobie wziąć i nie? Super pomysł, no. Ale fajnie, w ogóle Michasia ma tego typu włosy co ja. Czyli bardzo mało. Ma ciężkie dosyć i nie trzymają jej się te loki, nie? Brakuje i czegoś, sprawdzisz to się może. Masz kartę? Mam kartę. Dobra. Ale zupełnie, ale wiecie, jak że Agnieszka była małym dzieckiem, miała loki no, naturalne, nie? No i tu jej zostało taki jeden. No to są te baby hair, nie? A fajnie to wygląda, nie? Dobra. No zupełnie inaczej, popatrzcie. No super, Agnieszka, no ja rozumiem. Buźka dobra. Dzień się na nie. Ja też mam nożki. Nie, to ale naprawdę, zupełnie inaczej wygląda. To ciekawe, jak długo jej się utrzymają, nie? Obawiam się, że jak wyjdzie na ten wilgotny dwór, to i się...
serek wpadło ciasto, ciasto domowe, do końca nie wiadomo jaki smak. Bardzo dobre. Aczkolwiek czuć cynamon, czuć orzechy włoskie, czekoladę, także mi smakuje, marzence nie wiem jak tam. Średnio, ale no, może być, dosyć takie wilgotne, bo są owoce jakieś, chyba jabłka. Podejrzewam rabarbar, ale to by było za bardziej kwaśne, a to jest dosyć słodkie. Także kawkę dopijamy na jedzenie. Coś się przejaśnia, bo i nie. No, sprawdzam pogody, sprawdzam na różnych, wiecie, tam tych portalach, nie portalach, stronkach. No i, no i różnie jest, nie? No niby ma się też przejaśnić, także jest taka opcja. Ale aczkolwiek, nie pada na południu. Aczkolwiek. Na południe jest raczej właśnie spowite chmurami i jakimiś tam opadami deszczu. Północ potrzebuje deszczu, no a tam jest słonecznie pogoda, no. No niestety tak to jest, nie? No ale jakoś damy radę. Chociaż ja tu widzę, że coś jest szansa na przejaśnienie. Także no, głowa do góry. Zamiast kawy jak na razie stoisko z biżuterią. Zobaczymy, co Marzenka wybierze ciekawego. Taki jakiś... Marek, weź, co ty o mnie już podgląda tu? No nie? Ciekawe, co wybierzesz? Właśnie chciałam coś takiego, takie... Bransoletki już są wybrane i to dwie nawet chyba, ale nie, takich nie ma. Nie, ale takie delikatne jakieś coś pod szyję. O, to już jest lepsze. Tylko muszę to tak założyć i zobaczyć wtedy, jak to wygląda. A tu jest jeszcze... No tak. Tylko zobaczę, jak to. A ten tutaj... Ten? Sam kolor chyba, tak jak mi się nie wydaje. Jak mi się nie wydaje, to też... Jak mi się wydaje, nie? No, ten jest taki ładny, delikatny też, nie? No i ostatni dzień w Lublinie, no ale musiało też wpaść coś. Jeszcze kolejna pamiątka. Chodzimy, szukamy kawiarni, ale przy okazji odwiedziliśmy też panią, która ma piękne wyroby z kamieni różnych. Ja już sobie kupiłam kiedyś bransoletkę tutaj, a dzisiaj sobie dokupiłam taki, wiecie, i nawet mi fajnie pasuje, jest taki delikatny. To jest taki sam chyba zestaw kolorystyczny. Tak, kolorystycznie może być to nawet takie bardzo podobne, także no, już mam komplet. Fajnie, cieszę się, już kolejna pamiątka, ostatnia. Marek mówi, że już koniec, wyczerpałam limit. Idziemy na kawę. Dobra, idziemy na kawę. I ostatecznie Bosko wygrało w plebiscycie, bo nie znamy innego miejsca. Nie mamy innego miejsca. Nie, no mamy jeszcze. Które? No tam ta kawa po żydowsku. A, to po żydowsku, to tam już wiele razy byliśmy, ale że też dużo polecaliście właśnie te lody tu Bosko, a że my też je znamy z poprzedniej wizyty naszej, także... No i z Gdyni. Z Gdyni, także idziemy tu na kawkę. Trochę wieje, trochę chłodno, ale... Ja się obawiam, że coś przytarabani ten wiatr. Nie, Marek, nie pada. Także idziemy. Nie pada, Marek, nie narzekaj. Parasole każdy ma. Parasol swój. Idziemy na kawę. O, teraz ładnie widać ten twój. Tak? Kawa czarna musi być. Chodźcie. Tylko czy będzie miejsce? Będzie, będzie. To czas na kawkę. Kawka przyszła. Jak zwykle ja mam czarną. Proszę, jest dowód. Zero urozmaicenia, Marzenko. Ale ja po prostu taką lubię kawę, bo po białej kawie mnie się jakoś bardzo chce pić. Bo ona suszy. Tak. I nie wiem dlaczego. No może dlatego, że suszy. Dobra, nie będzie taka opcja. Ale mniej lubię, chociaż od czasu do czasu też się napiję, nie jestem, no wiecie, żeby to nie było aż tak w zakłamaniu, ale najbardziej lubię czarną kawę. Marek ma piękną białą, ale też wzorek rypnął też, się. Się rypło, tak po prostu się nalało. Flat white. Ale ty lepiej powiedz, co tutaj masz. No dziki, bardzo dobre, wczoraj już jadłem. Ale jakie smaki? To jest czekolada z rumem, bardzo dobre, a to jest sernik z migdałami, jeszcze nie jadłem, więc spróbujemy za chwilę. Dobrze. Smacznego. Co spróbujemy? Powiedziałeś lemoniada, ale jest z cukrem. Ostatnio była bez. Nie była dobra. I nie, mi nie smakowała. To chyba czekoladowe. Nie, to jest Nesquik chyba, nie? Nesquik? No. No to smacznego, a potem drogę. Na wieży, nie? No zobaczymy jeszcze. A po drodze jest to muzeum... Zobaczymy, właśnie muszę obcykać teraz, wiesz, wszystko wygooglować. Dotarliśmy, oczywiście wieje jak to na górze. A, no to normalne, nie? Ale widok piękny. Tak, super. No cała panorama, nie? Przejdziesz, właśnie ja już mówiłam nie raz i się powtórzę, ale trudno, że takie wieże widokowe w różnych miastach to jest coś no fajnego, bo możecie zobaczyć właśnie panoramę danego miejsca, całą panoramę z innej perspektywy spojrzeć, właśnie zobaczcie jak tutaj blisko mamy ten kościół. Także no... To są Dominikanie, jak się nie mylę, nie? Nie, chyba to nie jest, myśmy byli w innej części miasta.
Tak? A możliwe, tak, 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 to nie. Także to nie, ale no jest super. Warto wyjść, te 200 ile schodów, bo to Marek 207. Chyba... 207, pytałem liczyłeś? Się pani, nie, pani się pytałem. No już potem mu się chyba pomyliło, nie? Ale no, idziemy teraz, idę zobaczyć stare miasto, jak to wygląda. Tak. Warto pooglądać, słuchajcie, naprawdę. O, tu nasze stałe miejsca. Widzę, tam jedliśmy, słuchajcie. Wiem, Marek oczywiście, że go do jedzenia odnosi, ale spoko. Zawsze warto mieć jakiś punkt odniesienia. No i właśnie tam byliśmy na Loda. No. Marzena też, na nie lepsze. Na Krakowskim Przedmieściu, no bo jak ty mówisz o jedzeniu, to ci lokalizuję. A właśnie, no tam byliśmy, słuchajcie, kawałeczek i wszystko widać. Można powiedzieć, że Lublin no jak na dłoni. Nie? I na tej wieży, to, czyli ta jest wyższa, widzisz? A ja myślałem, że tamta wyższa, widzisz? Jest... Nie, ta jest wyższa ta wieża trynitarska, a zamkowa jest troszkę niżej. No i pięknie jest tutaj staróweczka, super to wygląda. No to mamy niecałą godzinkę, kochani. Momencik, bo już... O. Jesteśmy właśnie przy wejściu do Muzeum Cebularza. Ale powiem wam, że po prostu mieliśmy farta. Nie wiem jeszcze jak się to zakończy, bo tutaj na godzinę, o danej godzinie jest są prezentacje i jest grupa dana, może zrobić cebularza sobie. Każdy robi swoje ciacho, także no, przed 16 podejdziemy. I będziemy robić wspólnie. Mam nadzieję, że wejdziemy, bo my tak z buta, ani nie zapisani wcześniej, ani nie poinformowani. Nie, no pani powiedziała, że jeszcze zmieścimy. Ale pani powiedziała, że jeszcze się zmieścimy, bo tam na liście jest ileś, 20 ileś osób, więc my jeszcze jako ta trójca nieprzenajświętsza wejdziemy. Także tu jeszcze się pobłąkamy i wracamy. Ale ja wiem, gdzie się pobłąkamy. Tam na rogu, słuchajcie, jest taka fajna kawiarnia. Idziemy. No Marek, co on może wyczaić? Jak nie lody, to kawiarnia. No i jesteśmy na tradycyjnej kawce. Marek? Słuchajcie, tego jeszcze nie widziałem, ale to jest syfon do kawy. Tak, właśnie widzieliśmy jak się zaparza. Pięknie. Ja już mówiłem, że chciałbym takie coś sobie zakupić, żeby... Ale to jest nie tylko do kawy, to można też herbatę sobie myślisz? Zaparzyć. Tak, bo pan zaparza dla Michasi. No. Proszę, ile jemy kawusie? Proszę bardzo. Ty masz troszeczkę inną kawę, taką herbacianą, a ja mam bardziej taką orzechową. Także powiem wam, że magia. Jak się nazywają? Bo ja zapomniałem. Nie pamiętam. Czekaj, jakoś tak dziwnie. Także za chwilę będziemy z Miaśką próbować. Nie wiem, czy Marzenka też będzie testowała? Oczywiście, że tak. No. Oczywiście, oczywiście. Jeżeli kawę. Dobra, muszę przestać spróbować tej kawy. No, spróbuj. Jaka, dobra. Taka delikatna. Mm-hmm. No to ja zaraz za moją się biorę. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is here. No i zobaczcie. Byliśmy w Muzeum Cebularza i zrobiliśmy własne cebularze. Ja wam pokażę mojego. Każdy ma swoją torebeczkę. Michasia, Marek, Marzena. Proszę bardzo, mój się prezentuje tak. Moment, ostać mi szło złapać. Ale patrzcie, jaki ładny. O teraz. Pachnie, jeszcze jest cieplutki, dlatego dostaliśmy te torebki takie papierowe. Pięknie pachnie i ja już postanawiam, dzisiaj wam tu mówię, że będzie przepis na nagrany, tak, na cebularza. Już wkrótce. Cebularz będzie... przywieziony z Lublina. No już mi ślinka cieknie, ale one są jeszcze cieplutkie. Pewnie one wlecą, ale to tak wieczorkiem. Bardzo fajne miejsce. Spędziliśmy tu bardzo miło czas. Nawet uczestniczyliśmy w robieniu. Dokładnie, ja wam pokażę, nie czy osób tak? Mi się wyłapie. O, tu za tymi oknami byliśmy. Tu są te dwa okna. Tak. I braliśmy udział w robieniu cebularza. Ja dokładnie to robiłam w
tą cebulkę. A Michasia... Ja odmierzałam mąkę. Tak, odważałam mąkę. Także bardzo interaktywne. Bo to jest żywe muzeum. O. Tak, i żywe. Uczestnicy mogli brać udział właśnie w ale przygotowaniu. Ale nie wzięłeś udziału w niczym. No właśnie, no Marysie... Dobrze, no ale wystarczy, no sobie, no, żeby już nasza dwójka, wasza wystarczy. Wycykorzyłeś się już, nie chciałeś, ja wiem. Można się było zgłaszać, a ty nie. Dobra, idziemy dobra. Na obiad teraz. Ale cebularzyki wyszły Ja zjem jeszcze go po drodze, bo niby to. Ja tak? W pokoju. Tak. Nie, ja nie, bo teraz idziemy na obiadek, także myślę, że wieczorkiem będzie jak znalazł. Przed pokazem fontanny multimedialnej. A ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, dobrze mi widać? Bardzo dobrze. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, że ja kupiłem cebularza, który jest chroniony unijnym... prawami coś... Unii Europejskiej, coś właśnie, takiego, wiecie, certyfikat, ten cebularz, aha. Pokażę wam go w hotelu już. Kupiłeś? Kupiłem. A, to ja nawet wiecie... Tak? O, słuchajcie, no to super. Żeby miał certyfikat, musi spełniać kilka norm tego, co pan mówił, to tak, produkty muszą być z Lublina, czy z okolic, musi być zrobione na terenie Lublina, musi mieć odpowiedni rozmiar i jeszcze musi być... A i te wszystkie... Grubość. Grubość, no tak. I właśnie te wszystkie parametry zachowane, nie? I sprawdzimy. No, to dobra. A nasz będzie jaki? Domowy, czyli to nie będzie kopia, bo to będzie nasz domowy, czyli tak, też wasz tak. Domowy, o. No, czyli wasz, dobra, to idziemy. Jeszcze krótka historia cebularza. Otóż legenda głosi, że król Kazimierz pewnego razu gdzieś w tych terenach przejeżdżał, zatrzymał się u Żydówki, Esterki, która nie miała go czym poczęstować, zrobiła szybko placki z cebulą. Takie placuszki, które nazwano cebularzem, były one bardzo pyszne, przez żołądek do serca. Esterka rozkochała w sobie króla, no i tak to też ta historia cebularzy podobno wygląda. Ile w tym prawdy, bo to jest legenda, także sami możecie się jeszcze dowiedzieć. A Marzenka skradła... Każda legenda trochę ma... Tak, trochę prawdy w każdej legendzie jest, a Marzenka skradła moje serce, ale nie cebularzem. No i teraz, ojej, dobrze, no to już było. To już było. Ale skradłaś, no nieważne czym, no. No właśnie, no nie musi być czymś, nie? Ale w ogóle to często się mówi, nie, że przez żołądek do serca w tym znaczeniu. No bo wiesz, bo wtedy człowiek się robi taki mięciutki. Jak ci zasmakuje, nie? Jak żonka dobrze ugotuje, to dobrze. Ale teraz to dobrze. Widzę bliziutko to muzeum, tu centrum. No i widzicie, ja wam powiem tak, po 4 latach żeśmy odkryli znowu kolejne, nie miejsce, bo trzeba tu użyć liczby mnogiej, miejsca. Masz tak? Na myśli. I jedno, i drugie, i trzecie, i czwarte, także tu sporo znowu, nie? Także warto czasami... Kręcąc się w tym samym miejscu. Tak, warto czasami nawet badać, odwiedzać już miejsca, w których byliśmy, tak? Także jak my mamy tutaj naszą Polskę kochaną, to my jeszcze... Chyba życia nam nie starczy, żeby zobaczyć to wszystko, nie? No, ale chodźcie. Trafiliśmy na obiad po cebularzu. Cebularz w plecaku. Trafiliśmy na obiad do naszej... No, w sumie mamy wypróbowany tu już menu. Stałej powiem. Restauracji. Czyli będzie tak. Rosół serwowany z krepla. To będą takie pierożki z mięsem. Ale rewelacyjne. Pychota. No i dzisiaj jest ostatni jakby taki obiadowy dzień tutaj, to ja chyba jednak kaczkę po żydowsku z sosem winnym z owocami. Jak ona pachnie, bo ja czułem, że inni jeszcze nie jadłam, natomiast nie wiem co Marek, co Michasia. Marek, Michasia co? Ja jeszcze nie wiem. No. A ja wam powiem tak, ja na pewno zamówię rosół, gdzie to jest rosół. Bo kapuśniak jadłem z rodzynkami i migdałami, dobry był, nie powiem, ale tu mi tak smakują te pierogi, znaczy no kreple, ale pierogi ja mówię. Po prostu, że nie mogę się po prostu powstrzymać, po prostu. No a co z drugim daniem? Nie wiem, ryba mnie kusi. Szkoda, że nie ma tego. Weź sobie rybkę, ja ci polecam. Tego nie ma, to jest też bardzo nie. Fajna wołowinka. Wołowina, no. Ale niestety nie ma jej. Już miałeś. Tak. Ja wątróbkę bardzo dobra. Sznycel mi nie smakował, Michaśka miała, ale nie był dobry. Nie mój temat. To jest chyba ryba, Marek. Pierogi też chyba, są bardzo dobre. Też. No nie wiem właściwie, no też ja bo wam powiem. Możesz wziąć, bo jest ta kaczka jest w dwóch odsłonach, z cymesem na pęczaku lub z sosem winnym. Ja wam powiem, że ja nie jadę nawet kaczki nigdy jako takiej. No, ale to już twój wybór, bo ryby też na pewno będą dobre. No mnie już kiedyś, wczoraj chyba nie, chciałem masz kupić... Masz filet skarpia i strąga. Tak, myślałem o tym strągu.
Dobra, ale nie, co wybiorę, to wam pokażę. No i ważne pytanie, właśnie zapytam od razu pana kelnera, czy jest kompot? A właśnie. Ale to zapytam jak przyjdzie. Tak wygląda pyszny rosół, podany, serwowany z kreplami. Przy skrepla. O, to jest tak, skreplach, tak naprawdę jest w karcie napisane, także dla mnie Marek może sobie odmienił to, ale rosół jest pyszny. Ja wam powiem, że rosół jak rosół, ale te pierożki po prostu, to jest takie, ja od razu czuję się jakbym był u mojej babci. Dobra, to już wiemy, że nikt nie robi takich pierogów jak twoja babcia robiła. Nie, zaraz, nie. Bardzo dobre pierogi są tu, znaczy no, zwą jak się zwą, ale ja na to mówię pierogi i bardzo dobre też są w tym w Łodzi, w Polsce jak jedy, tam jadłem z barszczem. No to też tam też. Ale no, są bardzo aromatyczne i są, widać, że to mięso jest tym mięsem takim mieszanym. Mieszane. Wieprzowym też. No to na pewno jest to mięso z tego rosołu, nie? No tak, i to, tak dokładnie, jakby z tego zrobić barszcz, to wystarczy tylko buraki potem pod koniec dołożyć i masz pyszny barszcz. Ale że tu barszczu nie ma, rosole, bardzo dobre. Pyszne. Są też pyszne kreple w rosole. Smacznego. Smacznego. No i proszę bardzo, pojawiła się piękna rybka. Strąg. No ona jest naprawdę piękna. Sałatka izraelska, ale tu na wypasie. O matko. No kaczka. Kaczuszka jak nic. Na bogato, Marek, ale jedną chyba weźmiesz taką porcję. Nie, ja na pewno spróbuję od ciebie, bo zapach jest obłędny. Aczkolwiek nie wiem, czy. Ale powiem ci, że twoja ryba wygląda przepięknie w tym towarzystwie. Tak. Pęczak, granat. Jest niesamowicie, aczkolwiek ty no, nie lubisz, a tym bardziej pstrąga, nie? No nie, ale tyle kaczki. Michasia tradycyjnie wyszła w sprawdzone rzeczy. Ale tu już mówiłam przejadać, nie? Dobre było. A to jest czosnek chyba, nie? To tak, one są z czosnkiem przysmażane. Podsmażane. Uuu, smacznego. I tu jest ta sałatka pyszna, nie? Tak, sałatka izraelska. Rewelacyjna i bardzo prosta w przyrządzeniu i powiem wam, że w domu ją będę chyba robił. Ogórek zielony, co tu jeszcze mamy? Pomidor, papryka i cebula czerwona. No i cytryna. I tu jest sos sezamowy. Tahini, no, ale mi on nie smakuje. To nie jest moja bajka, nie moje klimaty. No on jest troszkę taki gorzkawy, nie? Taka no, hafa bez cukru. Sezam, no sezam jest taki, jak dłużej się je. No nie moje klimaty, ale tu proszę bardzo, pięknie. Jeszcze w folii, ale już niedługo będzie w szamany. Ale chyba nie dzisiaj. Chyba nie. Myślę, że go zjem jutro. Nie zjemy go jutro w drodze. Może, bo on był tak kupiony oryginalnie. No ładnie wygląda. Myślę, że go kupimy jutro. Cebularz lubelski. Sporo więcej tu jest cebuli, widzisz? Wiadomo, że on ma też większą średnicę. Ale zobacz, myśmy dzisiaj tam robili taką cebulę w kostkę, znaczy tak szatkowaną. A ta jest ewidentnie w takie piórka, jak ty robisz. Ale ja myślę, że to jest, wiesz, jak to chce, jak no, to no, bo to nie ma większego znaczenia. Można bardziej poszatkować, można mniej poszatkować, że tak powiem. Można piórka, można może ale kostkę. Pachnie nawet przez folię. Tak, na pewno pachnie. Jeszcze nasze cebularze wlecą. Które nasze? No jak to nasze? Ja już mojego my z Michasią jeszcze mamy cebularze. Ja już mam wspomnienie po cebularzu. Tak? No. Ale ja wam powiem, że w tym hotelu, w tym pokoju jest fatalne światło. Fatalne oświetlenie, za nami piękna panorama Lublina. My będziemy się z wami żegnać, kochani, w tym vlogu. Oczywiście, że witamy się w następnym i myślę, że to będzie troszeczkę taki łączony jeszcze. No, na jutro pewno. Wyjeżdżamy, więc troszeczkę jeszcze tutaj będzie z takiego ostatniego już wyjścia hotelowego. Ostatnie podrygi w Lublinie. W Lublinie, no i wracamy do domku. Przygotowujemy się do innych działań, rzeczy, zadań i tak dalej. Fajnie było w Lublinie, ale to jeszcze troszeczkę podsumowań w następnym vlogu, początku następnego vloga, także dziękujemy wam za oglądanie, że byliście z nami w Lublinie, no i widzimy się w następnym vlogu, na razie. Teraz czyli idziemy w środę. Idziemy jeszcze na pokaz, tak, na pokaz multimedialny, wiecie, tej fontanny sławnej. Dzisiaj pewnie chyba będzie coś innego. Tak, także jesteśmy tu już trzecie podejście do tego, trzecie podejście udane do pokazu. Na 4 dni i naprawdę zawsze bardzo fajne wrażenia. Także pozdrawiamy serdecznie, pa. Pa.